Otwarcie Święto Mięsa Polskiego na Starym Rynku w Poznaniu. Oczywiście w obecności i pod czujnym okiem koziołków poznańskich, na które zawsze można liczyć, które są zawsze niezawodne. W tej chwili na estradzie zespół Maja z Domu Kultury Orle Gniazdo, z Poznania oczywiście. Potem kolejne jeszcze zespoły występujące. Ludzi coraz więcej, rynek się zapełnia, zatłumnia, buzie uśmiechnięte. Zapachy wokół się unoszą, bo tam jest ten wielki kocioł, który już daje o sobie znać. Tutaj kucharze z całego świata, sprowadzeni przez rektora Taubera, już tam też coś kombinują. Także trudno wytrzymać, za chwilę soki żołądkowe pójdą, ludzie rzucą się do wyżerki, mówiąc kolokwialnie. No a my czekamy na orkiestrę dętą, cały komitet honorowy, otwierający Świętomierz Polski Anno Domini 2011, 11 września. Zaprosić komitet organizacyjny na scenę. Zanim to zrobię, jeszcze raz przypominam Państwu, kto jest organizatorem dzisiejszego przedsięwzięcia. Otóż Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP. Brawa. Związek Rzemiosła Polskiego. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu. Impreza jest finansowana, to jest bardzo ważna informacja, z funduszy promocji mięsa drobiowego, mięsa wieprzowego i mięsa wołowego. Dziękowskiego, honorowego prezesa Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP, dyrektora projektu, ojca dyrektora projektu Świętomierz Polski. Proszę pana Janusza Rodziewicza, prezesa Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP. A także pana Tomasza Wikę,
dyrektora Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Pana Jerzego Bartnika teraz zapraszam do mikrofonu i oddaję głos. Ja bym bardzo prosił o oddanie głosu, bo go zgubiłem w piątek, jadąc z Warszawy. I dlatego ja sądzę, że nie, oddanie mi głosu, czyli tutaj wpuszczenie głosu. Że ja panu mogę dać głos od 9 października. A, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Szanowni państwo i szanowni współorganizatorzy, dzień dzisiejszy jest wyjątkowym dniem, bo po raz pierwszy promujemy polskie mięso. Dlaczego to czynimy? Dlatego, że polskie mięso ma swoje walory i jest bardzo ważnym elementem żywnościowym w tej części Europy, gdzie jest zazwyczaj o tym czasie bardzo zimno. Ja nie wiem, czy to na złość, ale w każdym razie dzisiaj jest inaczej. Wiele wysiłku, pół roku przygotowań po to, żeby w dniu, kiedy zjadą się ministrowie rolnictwa państw Unii Europejskiej do Poznania, zaprezentować to, co najlepsze, czyli polskie mięso. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, w imieniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi, pana Marka Sawickiego, chciałbym serdecznie powitać licznie przybyłych mieszkańców Poznania. Chciałbym też podziękować organizatorom Stowarzyszeniu Rzeźników i Wędliniarzy, Związkowi Rzemiosła Polskiego i Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej za zorganizowanie takiej wspaniałej imprezy. Dążenie do najwyższych standardów produkcji oraz pamięć o tradycji. Nie pierwszy raz rzemiosło polskie udowadnia, że jest depozytariuszem wielowiekowych tradycji, ale też konkretnej, wciąż aktualnej wiedzy fachowej, że potrafi twórczo i efektywnie łączyć tradycję z nowoczesnością. Uczestniczącym w świętomięsie polskim wystawcom, którzy tu w Poznaniu godnie reprezentują krajowych wytwórców branży mięsnej, życzę wielu sukcesów i szerokiego uznania dla mistrzostwa, z jakim wykonują swój fakt. Zaś przybyłem na tę imprezę widzom, życzę niezapomnianych degustacji oraz słusznej dumy z osiągnięć polskich rzemieślników. Raz jeszcze serdecznie państwa pozdrawiam, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. A co pan tutaj przyniósł, panie główny rzeźnik? Mam parę rzeczy, ale porządnych, poznańskich. Kiełbasa biała, proszę, 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 proszę. To ja mam skosztować? Nie, ona służy za wstęgę do przecięcia. Później zapraszam. Czyli? Bardzo dobre, wszystkim polecam. A Święto Mięs Polski, wspaniały festiwal dzisiaj po raz pierwszy zorganizowany, uważam za otwarty. Super, dziękujemy bardzo. Czy to jesień, czy to zima, bez mięsiwa. Zabawy nie ma! No, początek święta, dopiero się impreza, mam nadzieję, rozkręca. A nie jest komercyjna, także jest dla mieszkańców Poznania przede wszystkim i ich gości.
Rozrywamy w tamtą stronę. Niespodzianka dla Państwa tutaj. Parada znowu do nas zaszczyciła swoją obecnością. Co oznacza tylko tyle, że już za kilka minut dosłownie zobaczymy i zaczniemy kroić i mierzyć naszą wielką, najdłuższą na świecie kiełbasę. Dachówki z placią z salami, po bokach słoninka i co tam mamy za okienka robiące? Na szkawior polski, czyli kaszanka, tak? Państwo, pierwszy kawałek tej najdłużej kuchni świata kroi pani poseł. Drugi kawałek firma Panepo, a trzeci to kroi kroję ja, producent tej najdłużej kiełbasy świata. Oczywiście rozumiemy, drodzy Państwo, że nie tylko ten fragment jest pierwszy metr kiełbasy pokrojony. Ale proszę spróbować. Mamy metr. Drugi metr kroi firma Panepo. No i jak, pani poseł? Super, prima! Proszę Państwa, wierzmy politykom. Super, prima, powiedziała pani poseł. Drugi kawałek tutaj przekroi pan Dariusz Paszkowski. I mamy kolejne kawałki do spróbowania. Proszę, pan producent, jak to robi, to uśmiechnięty. Proszę Państwa, brawa dla pana producenta. On lubi to, co robi. W Wojsku byłem szefem kuchni. Ludzie, co ja robię. Taką znakomitą kiełbasę, już pomijam, że najwyższa kiełbasa świata. Za darmo rozdaję. To jest Andrzej najważniejszy. To jest to. Pyszna swarzędzka kiełbasa. Na dwóch gwoździach i kawałku mięsa. My jesteśmy praktyczni oszczędni.